Tekst powstał na podstawie korespondencji z widzami kanału Reset. Podziękowania za udostępnioną wiedzę od Marcina, Karola i Michała. To jest prawdziwa niewidzialność, gdy przestają czuć twój strach, gdy człowiek sam przestanie się nim żywić, pobudzać feromony z adrenaliny. Przestanie brać i dawać, zapomni o dobrym i złym, zacznie być normalny. Inaczej wyskoczy z gara, nie będzie tkwił w systemie. Przestaniemy być drzewem na widoku, a wówczas przestaną nas wycinać, to może nam zapewnić powrót do epoki NC. To jest wyjście z bram inkarnacji, tym samym są bramy piekła, czyli obecna ziemia w kwarantannie. Wszystko tutaj, chcecie przestraszyć i zabić. W języku angielskim wszystko co jest męskie u nas jest żeńskie i na odwrót, prawa strona to lewa, to upadła granica jak kosa między żniwiarzem. Abstrakcja. A tak naprawdę chodzi nie o język, a o spaczenie jaźni, której i tak nie ma. Jaźń to kuźnia, tworzenia i niszczenia, życia i śmierci. Nie ma też moralności, ale za to pragmatyzm i wiedza, jak z czasem wiesz co jest podwójną stratą, tego doświadczają ciemni. Uwięzieni w przeszłości. Tak Watykan upada wraz ze swoim wehikułem czasu, który zawsze powraca do przeszłości. To co spada z góry, to kwarc. Niebieski kolor nieba to tak naprawdę kolor gumy, niebo to lateks, żel ferment i akwarium dla rybek, to wszystko pozostałość po gigantycznym drzewie życia, które zamieniło się w bryłę, w skały kosmicznego kwarcu, czyli te gwiazdy planety, podświetlane kawałki drewna przez jądro. Oni, to my. Bo nasz umysł to ich umysł. To jest tak zwane scalenie, symbioza i wpojenie. To się dzieje od małego, od kołyski. Każdy był człowiekiem, i nie ma bogów. Uczą nas jak psy w cyrku. Trzeba zrozumieć dlaczego Bóg to pies. Bo pies był człowiekiem, bo sam go stworzył. Zum Prachikos Ayn Rand. Poszperaj te zagadnienia w necie. W tym astralu jesteśmy tylko pożywką, możesz być albo świnią albo psem, a taki pies ma się za Boga. Myśli, że idzie ku przyszłości. Marzy o niej i podróżuje. A możemy mieć potężnych sojuszników, którzy mogą nas kochać tak jak psiaki, ale są potężne jak smoki, a te smoki też są jak psy albo węże. W nas jest ten bliźniak. Zwany przez szamanów ciałem energetycznym, może zadzierznąć jak Sahilu w filmie Avatar. Jeden jako ciało materialne i drugi jako astralne. Aby pozbyć się tej dwulicowej osoby, trzeba odzyskać moc przyrodzoną. Jak aura u świętych. Auraman. Będąc w jej kokonie, w jądrze energii, wiedząc, że żyjemy w środku Ziemi. Bliźniak wierzy, tylko że jest na zewnątrz. Wzbudzimy w nich abominację, gdy odsłaniamy ukrytą prawdę. Wtedy nas porzucają. Czemu mnie oczy bolą? Bo ich nigdy nie używałeś. O tym mówił Budda, kiedy pyta. Jaką miałeś twarz przed narodzinami? Budda to też był człowiek, był też psem, czyli bliźniakiem uwikłanym w ciele i astralu, na Asgard. Używanie woli w działaniu. Ale być może wcześniej umrzemy ze stresu albo zaszczucia przez inne ciemniaki. Bo one są kreatywne. Monada. Ale brak im kreatywności. Nic nie tworzą. Tylko ssać potrafią i żyć i nic więcej. Trwają jedynie i ciągle czują strach, tym strachem zarażają innych. Pierwsza brama u szamanów to strach. Przegrasz tę bitwę, innych już nie będzie. Zostaniesz albo paranoikiem, albo psychopatycznym sadystą. Dlatego ludzie mają systemy obronne i są zwyczajnie na to ślepi. Bez znajomości fizyki optyki, magnetyzmu, elektromagnetyzmu i podstaw mechaniki kwantowej ciężko to wszystko pojąć i uzasadnić innym, że to się dzieje. Pod względem fizycznym oba bieguny, północny i południowy, mowa o biegunach magnetycznych, określane są jako słupy, które mają ścisły wpływ na wszystko co jest w obrębie ich magnetyzmu. Za jego przyczyną ludzie nie mogą żyć na przykład 500 czy 600 lat, ponieważ przyciąganie ziemskie rozciąga nieustannie nasze DNA, komórki oraz obciąża nasz mózg. DNA ulega nieustannie niszczeniu, przez co organizm i zawarte w nim komórki nie są w stanie odbudowywać się szybciej niż są niszczone. Jeśli chodzi o ludzki mózg, magnetyzm, grawitacja, zaburza normalny przepływ impulsów elektrycznych w naszym mózgu, a są to przecież i tak nasze gadzie myśli, doświadczenia i tak dalej. Władze tego świata na dzień dzisiejszy są w końcowym etapie przygotowań do testu manipulowania grawitacją, co odczuwamy fizycznie i zmysłowo.
Wszystkie anomalie pogodowe z ostatnich miesięcy są ich zasługą. Budzące się wulkany jeden za drugim to konsekwencja tych ingerencji. Czynny udział w tym wszystkim bierze Elon Musk, NASA i wiele innych korporacji. Wszystko to tylko dlatego, że garstka ludzi pragnie być nieśmiertelnym, a grawitacja jest przeszkodą. Następną korzyścią byłaby darmowa energia przesyłana bezprzewodowo. Pojazdy byłyby tylko antygrawitacyjne. Nasza Ziemia stałaby się jednobiegunowa. Rzecz w tym, że tu nie wchodzi opcja niepowodzenia przy głównym teście. Ponieważ od tego zależy istnienie ludzkie. Jednym z zagrożeń jest zmiana orbity naszej lub Księżyca oraz globalne przemieszczanie płyt tektonicznych. Jeśli chodzi o to, co znajduje się we wnętrzach otworów na obu biegunach, to właśnie nic innego jak dostęp do rdzenia tej ziemskiej cewki elektromagnetycznej. Cała tajemnica boskości jest właśnie władanie, sterowanie Ziemią jak pojazdem. Ten rok jest tym, naj, w dziejach ludzkości. My podczas próby testu bądź, jak to się mówi, wóz albo przewóz, będziemy tu na Ziemi bezbronni, zdani na ryzyko, a najbogatsi oligarchowie i władza tego świata będzie obserwować przedstawienie z orbity okołoziemskiej w Starlink Elona Musk. A teraz, o pasożytach zwanych najeźdźcami z kosmosu, być może o nich Prodigy zrobili kawałek. Invaders Must Die. Ruscy niedawno zrobili film o pasożycie z kosmosu, mieszkał w układzie trawiennym Hista i wchodził w pełnią symbiozę. Żywił się kortyzolem, który mózg wydziela przy permanentnym stresie bądź wielkim strachu, zjadał mózg ofiar, które przerażał. Co ciekawe, gospodarz telepatycznie kontrolował pasożyta, w zamian pasożyt go leczył i dawał duży wigoru. Szamani mają podobną koncepcję. Ale pasożyt jest tam bytem nieorganicznym, niekarmicznym, żywi się naszą energią subtelną, czymś dzięki czemu mogliśmy mieć dostęp do astrala. Przypomina to trochę lecącą pszczołę, która nie jest aerodynamiczna, ale lata, dzięki energii i indukcji statycznej, podobnie kiedy potrzesz plastikowy długopis o dywan, ten przyciąga kawałki papieru. Jeśli chodzi o pasożyta, to jest to symbiont jak z tego ruskiego filmu, zrobił podobnie. Oddał nam swój umysł i zasadniczo, my to on to my. Jak w filmie Piąta Fala. Nie uciekniesz przed nim. Nie wygrasz z nim wojny. Można się go pozbyć tylko w jeden sposób. Sam nas musi porzucić. Musimy mu zbrzydnąć i przestać smakować, wtedy nas porzuca. Ale wtedy się okazuje, że nas nie ma, bo znika, myślący analityczno-syntetyczny kalkulujący umysł, i się zaczyna tragedia. Przypomina scenę odpięcia od systemu w filmie Matrix. Mechanizm niewidzialnego wirusa na polu psychicznym działa i sprawdza się w wysysaniu życia, iluzji, to otwarcie bram astralu, a wszystko odgrywa się na poziomie fizyki, kwantu. Jednak to coś nie sięga głębiej do jądra energii, naszej osłony, Attara. Ma za zadanie plądrować jedynie nasz gadzi mózg i ulotny pokój na świecie. Zjadający się ogon. Zegar pożera się z tym czasem, i pomagają mu w tym te kosmiczne bakterie. To są ci też zwani obcy. To też dawni ludzie. Upadli. Tak rozstąpiło się niebo, ziemia stała się prostą, było mnóstwo znaków przed i po zajściem. Świat się tam tworzył. Przeszliśmy oczyszczenie. Dało nam to spore zrozumienie. Musieliśmy wszystkich pochować, mimo że ludzie, demony szły za nami. To trudne, ale blisko było, że zabrało nas coś. Musieliśmy uciekać na naturę i spać. Dusze zwierząt nas chciały wchłaniać. To tak w skrócie, bo po całym zajściu nie możemy się odnaleźć. Zbliża się Dzień Niepodległości w Ameryce i wszędzie działają służby, ale to pozory. Pozory osaczenia. Najbardziej upodlona jest spalona ziemia w Polsce, ale po tej erze wodnika nastąpi też nieskończoność, ciężko to wszystko nazwać żartami i przypadkiem. To, co teraz możemy jeszcze zrobić, to odkrywać fizykę kwantową na poziomie serca, a inaczej poznawać jądro energii, niewyczerpalnej mocy, której nie można pobierać ani wysysać, to nas przenosi poza czas i system. Nie może być w tym pośpiechu, ani zwolnienia. Wszystko już się wydarzyło. Skończona gra. Bill Gates nazwał Microsoft swój system. Jest słaby i badziewny, dlatego już nam nic nie grozi, bo oni nie mają podjazdu do tej techniki. Bioinżynieria jest w skrajnym załamaniu, bo znika, zeżarła się. Stafford nazwa została przyjęta podczas naszego przejścia. Przyjęty jest wzór.
O tak, udało nam się znaleźć początek myśli, jak i koniec. Mamy to, udało się. Ciemni już wiedzą i my, że zegar już się pożarł, inaczej przebudził. Wyłączył. Niestety mogli zagarniać dzieci nasze i próbować odtworzyć ten gen, lecz nie było szans. A wszechświat ma dość tego wszystkiego, tego czym jest obarczony. Ma dość szczekania psów. Ludziom się należy wszystko. Czyli należy się nam, być attarami, powrót do człowieczeństwa bez genu psa czy małpy lub innego gada. To jest niefajne, co zrobili, że całe nasze złoża i wszystko nasze zagarnęli i się bawią. A nam zrobili gonitwę. Oni wiedzą, że jesteśmy wściekli, bo jesteśmy teraz wściekłymi psami, i sami stworzyli ten wzór bliźniaczej miłości na zasadach Matrix, system immunologiczny. Cały system musiał być odkręcony, lecz to tylko system, który trzeba jeszcze raz przejść w nieskończoność. Do pełnego zera. Do lepszego świata. Stafford to nazwa przyjęta przy przejściu. Microsoft, sama nazwa mówi za siebie. Tu chodziło tylko o pole energetyczne. Bo to taka technologia. Kosa na pole. Tu głównie chodzi o nasze złoża naturalne. Które są boskie. Od liści kokainy po marihuanę itp. Nikt złota nie chce. Dlatego wszystko jest objęte chemią. Chemię spakowano głęboko w ciemność. I teraz za takie krzywdy dajemy im szansę, taką jaką oni nam dali. Za to wszystko zdechną jak te wszystkie kartele, inaczej rządy państw. A jeszcze inaczej, instytucje psychopatycznych zboczeńców. Jądro energii wraz z jego kształtem energii wraca na swoją pozycję. Tylko w środku Ziemi jest ta miłość uwydatniona prawidłowo. I musiała się rozłączyć, na tyle wszystkich wszechświatów, by móc się połączyć. To się dzieje. Przed przejściem był rozłam 3D. Po przejściu zmiany percepcji wszyscy do niej się wznoszą. Razem z światem rzeczywistym, lecz to pewne, że się ze sobą zbiegną. I już nie będzie działać system bliźniaka w dwulicowym osobowym pojęciu dobra i zła. Upadek Stanów Zjednoczonych będzie tym impulsem, a wtedy i tutaj na spalonej ziemi będzie normalnie. Nikt już nie będzie niebiańskim diabłem. Czyli dwulicowym. Nie będzie podziału na zachód i wschód. Postaram się przez to przepłynąć, aby inni mogli tak samo popłynąć. I to jest piękne. Oczywiście nikomu swojej wiedzy nie mogę oddać, bo nie jest materialna. I można tak się bawić w przechodzenie w astral i inne duplo. To, że jesteśmy tutaj, to wynik, że daliśmy się oszukać. Teraz wiemy więcej i już nie będzie tak z nami łatwo. Ten pasożyt to tylko manipulator. Jung był na koksie. Wiedza dla kasy, ale taki świat. A my z niego wyskakujemy. Bo to nie jest świat. Tylko jego podróba, zamaskowany świat. Trudno się przebić przez tą percepcję Asgard Astral. Ale ludzie energetycznie wzrastają poza te pole i nie potrzebują lunety. Bo wiedzą, że horyzont podnosi się do góry i jesteśmy w środku Ziemi. Na poziomie Attara uwzględniony i zauważalny jest mikrokosmos. Jest jedna z bram zwana istotnością. Polega na pozbyciu się wiedzy. To co wiesz, ciąży. A do jądra jest się wyniesionym. Tak jak lekki bąbel powietrza w gęstszej wodzie. Jest wypychany i wynoszony na powierzchnię. Attary mają odkorkować korek. Uwolnić, ujawnić Graala. Ale same z siebie w dłuższej perspektywie zjedzą nas, zanim zmierzymy się z bramą trzeźwości, normalności, tak aby porzucić to wszystko. Szamana nic nie rusza, on działa. Jak mnich wojownik. Wie, że życie to wyzwanie i wie, że jest martwy. Wszystko to sekwencja ruchów, zaniechanie procesów mentalnych. W eter, astral wchodzisz jak bokser na ring. 6 miesięcy przygotowań do stoczenia kilkunastu minut walki. Taka jest dysproporcja, czyli ta asymetria. Ktoś coś widzi, coś dostaje. Ale nikomu nie można ufać, nawet sobie. Do wszystkiego sceptycznie. Bo to wszystko to tonal. Reprezentacja, projekcja, iluzja Maja. Gdy osiągasz wyjście z tego systemu, ten naturalny opór sprawia, że kolory zrobią się jasne, wraz z pulsem jądra kart. To jest jak trzask jak wyłamanej gałęzi, uczucie zassania i plum, jak śliwka do kompotu wpada. Uczucie ciszy i nieulotnego oddechu, jak w komorze deprywacyjnej.
Ten strach został tutaj wpuszczony do środka, aby dostał bumstrzał od energii, wtedy kiedy czujemy gęsią skórkę. Mrowienie adrenalina. Potem to mija, i wiesz, że nie jesteś z tym sam, to tylko klepsydra jak wiadro, do którego wsypany jest piasek, jeden piasek jest żółty, drugi piasek jest niebieski, kiedy oglądasz go z bliska, wtedy widzisz, że są dwie różności, ale kiedy patrzysz na to z oddali. Wtedy powstaje iluzja, już widzisz kolor zielony, skażenie, które znika. Jeśli tego nie wiesz, to wtedy masz rozszczepaną percepcję, jak jaja w torcie, tak to wygląda. Tonal, jaki by to nie był układ, jest już dzisiaj spaczony. To jest patologia myślącego umysłu, słowo ciałem się stało, to jest ta koncepcja. Tonal porównywany jest do stołu, na tym stole ustawiasz różne rzeczy, na przykład obrus i solniczka. Wszystko, o czym możesz pomyśleć, wszystko, co możesz nazwać, jest tonalem. Szatan, Bóg, to wszystko są elementy tonala, człowiekiem uwikłanym w astral, na Asgard. W tym bliźniaczym procesie skażenia, poznania dobra i zła, pomijając już konotacje z Persami, monoteizmem. Bo mono i demono. A skoro pasożyt jest monadą, to dlaczego są demony? Dlatego, że to są spaczeni ludzie i są zaprzeczeniem mono. Być może to jest inne mono, rzeczywiste, to jest powiedziane, rzecz to słowo. I mamy coś, co nazywa się pojemnością percepcji, przyjmuje się, że jest to od 5 do 12 elementów. Średnio przyjmuje się, że między 7 a 9 to jest taka norma. Być może dlatego był jeden Jezus i 12 apostołów, a każdy apostoł miał swoją bajkę i przywarę oraz mocną stronę. To jest opowieść o kondycji człowieka jako takiego hybryda. A dla szamana człowiek to tylko uczucie oraz percepcja. Nie ma nic innego, szczególnie myślenia i chcenia. Emocje dla szamanów to jak wylewanie wody z bukłaku na pustyni. Jedno wielkie marnotrawstwo zasobów, ale cały ten system jest opart o emocjon. Czyli masz coś o jednej konsystencji i wprowadzasz tam ruch i motasz, z tego wychodzi śmietana. Tak działa kierzanka. Tak zasadniczo działa cały system jako skisłe mleczko. Emocje, motanie się, ich chcenie, wszystko tu ma smak spalonego mleka i zapach. Tonal to jest wszystko to, co jest właśnie w tym ujęciu. Myślisz, chcesz, to chcenie to właśnie emotion. Jeśli nie masz różnicy potencjału, to nic nie chcesz. Masz potem problem, jak Budda usiadł i zaniechał. Bowiem odkrył, że jedno jest tak samo ważne jak wszystko inne. W pewnym ujęciu jest to bez znaczenia, co zrobisz, bo i tak jesteś już martwy. Dla Polano jednak nie jesteś ani żywy, ani martwy, a całe cierpienie bierze się z tego rozerwania jaźni. Myślę, chcę. W mózgu jest to wszystko obojętne. W mózgu sobie tyrka, pojawiają się przepływy zasadniczo. Jak się przyglądasz temu i jak to działa, to zaczynasz się zastanawiać, że to działa należycie. Na przykład po LSD są opisane przypadki mylenia zmysłów, to już jest gadzia rzeczywistość. Asgard. Raptem możesz usłyszeć, jak brzmi kolor czerwony itp. i tak dalej. Dla mózgu jest wszystko obojętne i dlatego tak dużo jest ignorancji na to, gdzie naprawdę żyjemy. Wszystko równocześnie trafia wszędzie i tylko adresaci wiedzą, na co reagować, a na co nie. Ciekawe, że w ten sam sposób działa sieć telefonii komórkowej. Gdyby nie zabezpieczenia producentów w telefonie, to można by gadać za darmo ze wszystkimi. Po internecie pojawi się wehikuł czasu jako tonal, to jedna wielka iluzja, wszystko, co jest mówione, co jest obserwowane, sprowadza się to trochę do koncepcji kwantowej. Na przykład chcę coś zmierzyć, więc biorę linijkę, ale kiedy patrzę na to z wielkiego bliska, wtedy się zacierają różnice. Trudno stwierdzić, to taka wieża Babel, dom. Wchodząc do środka wiesz, że pomieszczenie jest większe w środku niż na to wskazywał zewnętrzny kształt, to już jesteś w pułapce. Bo gdzie zaczyna się sama linijka, a gdzie kończy? Atomy się do siebie przyklejają i mieszają. A rzeczy to od słowa rzekł, czyli jak Adam w pseudoraju zajmował się nadawania imion i nazw. Czyli słowo ciałem się staje. Tonal to taka platforma, która kreuje rzeczywiste. Czyli wszystko to, o czym mówisz i myślisz, chcesz, pragniesz i pożądasz. To wszystko jest iluzją. Jeśli patrzę na coś, to i tak wszystko objawia się w mózgu. A więc jest już gadzie. Więc zamienia się na impulsy. Zasadniczo to podejście, jakby je rozwijać i iść głębiej. To się okazuje, że to jest jak w Matrix, wszystko jest realną iluzją.
Tak jak Morfeusz mówi do Neo. Myślisz, że teraz oddychasz. Że ruszasz ręką. Nagual, to jest to wszystko, o czym nie możesz pomyśleć. Nie możesz tego nazwać. Platon o tym mówił, że to są cienie skaczące po ścianie, nie da się tego złapać, nazwać, opisać, jest to czysta abstrakcja jak wizje NASA, ludzka nauka, postęp, rozwój. To gadzie jajo. Cała nauka szamanów zaczyna się od zmiany percepcji i akceptacji kilku wątków abstrakcji, ponadludzkie pojęcie i co ciekawe to tak działa, ci co opisują podróże astralne używają określenia, niewiadome, nieznane, nieoznaczone, nieprzewidywalne, niepoznawalne, niewidzialne, a to wszystko jest nagual. W nagual wejdziesz czyszcząc tonal. O tym mówią wszyscy. Oczyść serce, inaczej nie ma to sensu. Nagual to moc sama w sobie, wiecznie trwała i niewyczerpana. Z tej mocy zbudowane jest ciało energetyczne bliźniak. Przenika wszystko tak jak ta oka ichi, ale to jeszcze nie to, bo jest jądro. Trzeci napęd, a właściwie pierwszy, bo sam nagual może być tworzony przez ludzi, tworzy to wspólne pole, tak powstawał firmament, kosmos, ale to nie jest od jądra. Potrafiliśmy kreować to pole i je używać. Jedna osoba jest w stanie stworzyć poltergeista. To co może stworzyć zjednoczoną społeczność. Tak działa komunikator w telefonie Facebook i inne. Ze wspólnym polem istotności tej gadziej rzeczywistości. Może projektować swoje archetypy tak jak poltergeista. A potem te projekcje mogą za nas realizować różne rzeczy. Wszystko oczywiście w ujęciu moralnym, bo jedna kropla atramentu zabrudza bardzo dużo czystej wody. Być może dla innych prawo asymetrii jest niesprawiedliwe. Ale z drugiej strony przypomina to podróż i możesz się zgubić. Prawo dżungli, kładziesz się spać w złym miejscu, rano się już nie obudzisz. Pytanie, kto albo co kiedyś kreowało tonal? I czy to jest potrzebne i nierozerwalne tak jak nici DNA i RNA? Wyskakując z gara zewnętrznej Ziemi, jesteśmy na miliard. W środku Ziemi, tutaj nie ma rodów i kodów boskiej linii, tylko mały człowiek. Normalny. Nikt nie zasiedla jemioły drzewa ani żadna domena bliźniaka. Wejść tam nie może, bo to tak jak my pod wodą. Ale może pośrednio wypaczać to środowisko, i tak się dzieje.